Witam was bardzo serdecznie. Dobra, idziemy. Musiałem ukraść wspaniałe przedmioty typu patyki, żelazo i inne dobre, wspaniałe, soczyste rzeczy, żebyśmy mogli oczywiście wejść do Netheru i zobaczyć, czy Nether też ma barierę. Bo nie wiem, czy ma barierę, nie pamiętam. Patrzysz, z której strony idę, nadchodzę? No, nie wiem, tak? Ahoj! A czemu to nie działa? Bo to są już upieczone. Okej, dobra, Ola. Nie wiem, po prostu jakiej im rzuciła. 700 IQ, zagranie. Jestem ciekaw, czy na dole będziemy od zera jakby robić barierę? Czy będzie już taka bariera jak tu? Bo to jest w samym rogu w sumie. Znaczy... No i w Netherze są kratki podzielone na 8, nie? Wiesz co, ja w razie czego odłożę wszystkie swoje rzeczy do skrzynki i pozwolę, że ja wejdę pierwsza. Chyba, że ty chcesz się poświęcić. Nie, no jasne, ja spoko, mogę wejść. Ja chyba zostawię raczej wszystko w skrzynce. A mogę dorobić w sumie skrzynkę, żeby była podwójna. Masz, Ola, zostawiam ci... Zabieram łopat, wezmę jedną siekierę. Main of Anthropods? Niech będzie. Idę. Skakuj. Skakuję. Papa. A! Oj, sorry. No. Nie muszę iść naokoło, no. Jaki wstyd, no. Chciałam ci pomachać. Pomacham ci z daleka. Papa. Papa. Moi drodzy, skończyła się Wielkanoc, ale to nie znaczy, że na Kinguinie z kodem GILATHIS macie 5% taniej. No i standardowo zaczął się nowy konkurs, w którym macie do wygrania dwie gry o wartości aż 250 zł, więc myślę, że warto skorzystać, warto spróbować swoich sił, bo tak naprawdę nic nigdy nie tracicie, jeśli chodzi o to. No i warto wspomnieć, że również są standardowe dobre promocje na takie gry jak Horizon Zero Dawn, Metro Exodus, czy chociażby Borderlands 3. Więc jeśli jesteście zainteresowani, link macie w opisie, wejście, udział sobie w konkursie i pamiętajcie, wszystko z kodem GILATHIS 5% taniej. Dobra, wchodzę też. Nie widzę bariery. Widzę Gasta. Ej, Ola, ale tu jest kozacko. Nie uderzaj we mnie! Ola, nikt nie strzeli w portal, bo nie mam jak go odpalić potem. Dobra, przepraszam. Nie, no to jest fajnie, tu nie ma bariery. Ciekawe, czy to no przeoczenie autora, czy specjalny zabieg? Oh, fuck. Ha! Ha! Głupki. Ała, ała, nie podobało mi się jednak. Ze mną dawaj, cwaniaku. Dawaj, dawaj, gościu. Ała, Ola! To nie tak miało chyba być, co? Nie. O, taktyczna. Jak we mnie rzuciłaś perfidnie. Trochę granie w siatkówkę, byłam kiepska w siatkówki. No. Ej, Ola, chodź do mnie na chwilkę. Co? Szukasz może na przykład fortecy? Okej. Okay. Wygląda to jak dobra zabawa. Nie strzelaj, gnomie! Odbiłem. Krystian, tak. A może skoczymy do portalu i się dozbroimy? Nie, dozbrojanie, co ty? Oh fuck. Ale Ola! Podpalił od razu! Ola, ale dostałem! Za ciebie! Ale on zgasił portal i przez to, że pojawił się ogień obok, to go podpalił. A ty masz te wszystkie itemy? Znaczy, tutaj są one w skrzynce dalej, to się nic z nimi nie stało. A zabierzesz się sama ze wszystkim? A mam wszystko zabrać? Możesz. To ja już tam nie idę. Nie muszę w takim razie. Nie chcesz iść do fortecy? W sensie... Tak nie przejdziemy Minecraft. Forteca będzie jak fortecą. Zastanawiam się, Olu, że skoro mamy trochę tego żelaza i mamy trochę zrobionej rzeczy, to może weźmiemy, zrobimy sobie taką przygodę i pójdziemy w jednym kierunku jak najdalej. Myślę, dobra, że to będzie takie dosyć fajne i ciekawe. Tylko musisz wrócić z przedmiotami, bo jestem biedakiem. Lecę. Masz ryb dużo chyba. O, z tego co pamiętam. Mam. Musimy się dozbroić. Prawdziwy człowiek ma skórzaną czapkę. Ja mam złotą, której nie mogę zdjąć. A, no to... Ale przynajmniej masz złotą, nie? To jest ten plus. Nie mogę sobie niestety z owiec zrobić żadnej zbroi, co byłoby również dosyć ciekawą opcją, myślę. Ale no wiesz. Nie mamy żadnego żelaza? Ja mam dwie sztabki przy sobie. Nie, a skąd mamy mieć żelazo? No nie wiem, bo ja coś tam wykopywałam. Jesteśmy biedni i skromni, Ola. Pamiętaj. Biedni i skromni. Nie mów za siebie, ja jestem tylko skromna. A, okej, okay, dobrze. Rozumiem wszystko. Cześć. Siemka. Masz mój kill off i miecz? Wszystko wkładam do skrzynki. No, teraz mam kill off, no. Zapalniczkę też biorę. Jak będę musiał kogoś spalić. Ej.
dalej. Wełnę bierzemy, to jest taktyczne, Ola. Nie będziesz nikogo palił. Dlaczego nie? Bo ponieważ to jest nielegalna praktyka. A idziemy spać i będziemy biegać. Chwila, te łóżka nie były różowe, co się stało? Nie wiem, o co ci chodzi komputer. I spaliśmy na odwrót. No i co z tego? No po prostu, tak mówię, no. Te łóżka zawsze takie były, ty po prostu nie widzisz. Dobra, idziemy, Ola. Oddaję to tobie, jakbyś miała umrzeć, bo jest większa szansa, że ty będziesz umierać. W teorii oczywiście. Dobra, wybierz stronę, w którą idziemy. Chodźmy w stronę Wielkiej Góry. Dobra. Tup, tup, tup. Chociaż ten brzozowy lasek po prawej też wygląda nie najgorzej. Nie, w brzozach już tyle byliśmy, daj spokój. Dobra, dobra. Rozumiem. Idziemy tu, tak. Spinaczka górska, jesteśmy jak kozy. Jak robią kozy? Koza. Okay. Koza. Tak robią kozy. Nie wiedziałaś? Ty już wiesz. O kurde. Bez kitu tutaj nic nie ma. O kurde. Oj. Oj, oj, papi, ja bym nie chciał. Ja też tam nie chcę, dziękuję. Takie zeskakiwanko mi się nie podoba, ani troszkę. Ja sprawię, że będziesz ze mnie dumna, okej? Okay? Mhm. Siadaj na pokład. Tararara. Damn. Widziałeś, jaki jestem Dzięki. Artysta, malarz? Piękne to było, to ale było nas namalowałeś na dole. Prawie byłaś jak Mona Gliza. Ej, Ola, jest problem, bo właśnie nie możemy iść w niektóre kierunki, bo nie ma zwierząt. No to zmieniamy stronę, teraz w tą tylko będziemy. A teraz tylko w tą idziemy, dobra. Tak, tak, musimy coś znaleźć. Jeśli dobra. Tu nie znajdziemy, to idziemy w kolejną stronę. O, logiczne, logiczne. Jakbyśmy trafili jakąś wodę i byłyby w niej ryby, to byłoby lepiej. A czemu nie ma w ogóle żadnych, nie wiem, owiec, świń? Przecież one nawet nie mogą wyjść poza tą barierę. Może są nieśmiałe. Tak, to taki nowy gatunek, nieśmiałe owce. Szkieleta gdzieś słyszałem. Tu? Ha! Trafiłem, zabiłem. Gdzie te świnie? No ja powiem ci, że ja kompletnie nic nie widzę żywego. Tak. No ja tylko ciebie. No ja ciebie też. Ale niestety nie liczysz się jako mob w tej rozgrywce, więc... Nic poza tym. Nie jestem w stanie rozszerzyć bariery dzięki tobie. Słaba ta droga była również. Nie no, ryby są najlepsze, nie? Ale nie w każdą stronę masz wodę, Krystian, tutaj, wiesz? No nie w każdą właśnie, w tym jest problem, kurde. Zobacz, co tu się zrobiło, co tu się stworzyło. Jakieś dziwne jakieś zbiorniki wodne na różnych poziomach, kurde. Jakbym miał zabijać pszczoły, to szczerze, już byłoby ich tu naprawdę masa ubitych. Już nie wiem, szósty ul, który mijam, albo siódmy. Ale naprawdę nic, kompletnie nic nie ma. Nic, no. Nie wiem, jakim, się zepsuło. Nie wiem, jakim cudem my znaleźliśmy jakiekolwiek owce czy świnie. Oj, są rybki. Są jakieś ryby, no. Dwie. Aż. Ale dostał klepę Minecraft. Bum, bum. Trochę do przodu, trochę do tyłu. Dobra, udało się. Ola, powiększamy teren. Zobacz, tu jest woda, więc z tą wodą będziemy mogli dalej iść. Chyba, że nam braknie ryb, tak jak w tym przypadku. No właśnie, brakło nam ryb, nie? Tylko trochę, spokojnie. Jaki jest teraz twój plan? Ola, jesteśmy w stanie w nieskończoność powiększać tą mapę. Tylko musimy najpierw coś znaleźć. O, Ola, znalazłem jezioro. Ola, jesteśmy uratowani. Super. Wygląda bardziej, jakbym się zmoczył i przestraszył. Ola, tu nic nie ma. Dlaczego jest tyle pszczół? Co zrobiłaś z tą mapą? Czemu same pszczoły się respią? Wytłumaczysz mi to? Bo to jest ukryta wiadomość w tym filmie, że musimy opiekować się pszczołami. Nie możemy pozwolić ich krzywdzić. Mam takie dziwne wrażenie, bo w ogóle ty widziałaś od początku tej mapy kurczaka? Nie. O co chodzi? Gdzie jesteś, Ola? W wodzie, bo tu jakaś jaskinia fajna była. Ola, no... Jaka tam góra jest ładna. Tam? No tam, no. A możemy tam iść, tylko musimy poczekać na noc. O, są! Siema! Są zombie, ogórki. Tu się nic nie zrespiło. Ała! No! Dziwne. Ale ta bariera, jak się świeci, Jezu, można dostać oczopląsu. Dobra, idę, Ola, z tobą ubijać ogurasy. Ale tu już nic nie ma, zabiłam jest oguras. O! Jest, faktycznie. Bij się z Krystianem. Już ubity. Bardzo ładnie. Powiększony teren. Tu są szkielety. Tam ile rzeczy. Przy drzewach na dole. O, dobra, tutaj ich kilka jest. Kilku agentów. Ha! Dobra, powiększamy mapę. Pęk, dobra. Za mną. Idę kolejny. O, ilu ich tu jest? Cześć, pająk. Ciach. Ciach. Ciach.
Ciach. Dobra, powiększona. Idziemy dalej, Ola. Dawaj, dobra, lecimy, to są lecimy. Szkielety. Ja nie mam zbroi za bardzo, to jest mój problem. Ja też nie mam. A wiesz co, bo ja nie mam zdrowia. Jak mnie trafi strzał, to ja ginę. Spoko. Załatwiłem go. Nie wiem co prawda, gdzie poszłaś totalnie, ale niech będzie. Jestem przy drzewach tu, przy brzegu, bo tu jest pełno mobów, mówiłam ci. Ja trochę będę rozświetlał, bo mam kilka pochodni. Dobra. Wziąłem. Cześć, zielony. Bum. Możesz dobić. Dobiłam. Kurde, myślę, że więcej tych zombie będzie czy coś. Można tak powiększać tą barierę w nieskończoność, kurde. Mi się wydaje, że ty w miejscu byś musiał chwilę postać, au, żeby się zaczęły respić. Bo tu są trzy na przykład, mamy cztery już. Dobrze ci idzie walka, na, jest, na. O, na, o, potężna konewka. Bardzo ci się podobało? Tak, coś do mnie idzie, zombie. Ło, mnie walnęłaś też. O. No, sorry. Nice. To ty mi pół zdrowia jednym uderzeniem zabierasz. Ja nie mam zbroi, gałganie. Ja też nie, gdzie uciekasz? Uciekam, po prostu uciekam. Bo mnie bijesz. Nie uciekaj! Kobieta mnie bij. Ratunku. Ośrodek pomocy społecznej. Krystian! Nie, ośrodek pomocy społecznej. Przestań. Jaka dziura tu jest fajna. Jeśli też kobieta cię w domu bije, zostaw łapkę w górę. Siema, dzień dobry. Co tu się dzieje? Wyrzuciłam miecz. Się przestraszyłam, siema. O Jezu, Krystian, nie wchodź mi pod miecz. To jest padżong. Obronię cię. Ha! Ha! Umarł. Wow! O kurde. A! Popchnąłeś go jeszcze w moim kierunku! Nie, on już był przy tobie. Ja go uderzyłam, jak już przy tobie był. Ale to ładnie wygląda. Co prawda mało widzę, bo jest ciemno. Nie mam już pochodni. Masz ja węgiel? Ja też nie. Ja też nie. Tam jest ogórkęc. Ale tam jest ładny wodospad jeden. Wow! Ola, musimy wydobyć jakiś węgiel. Ale tu zbiornik wodny. Ola, i tu są te łańcuchy, co trzymają. No wiem. Szukanie węgla w Minecrafcie teraz jest najcięższym zadaniem. Coś do nas strzela, ale nawet nie wiem skąd. Tak. Tu jesteś. Gnomie. Ła, znowu mnie uderzyłaś. Wiesz co, chyba nie mogę walczyć przy tobie. Nie no, żartowałem, nie trafiłaś mnie. Kurde, co tu się dzieje, Ola? O kurde, jaka la... Krystian, nie umieraj w międzyczasie, kiedy ja umieram. O kurde, o kurde. Boże, gdzie ty poszedłeś? Na dole jestem, Ola. To jest lapis? To jest lapis, Ola. Bogaty człowiek. Ola, tu jeszcze niżej można iść. Musisz mnie obronić, Krystian. Przed czym? Bardzo cię proszę. Przed wszystkim, bo ja nic nie widzę. Ja też niewiele widzę, Olu. O, a to nie jest ten taki fajny kamień, to? Jaki kamień? To taki świecący. Poczekaj, zejdźmy na dół. A nie wiesz, co to jest? Ale skąd ty to widziałeś, jak to jest pod ziemią? Nie, no bo zobacz, to ma inny kolor od tego. Widzisz? To jest co innego i to jest co innego. Tak? O Jezus. Wow. No skakuj na dół po prostu. To jest tego, to jest blok ametystu, to jest... Wow. To jest raj księżniczki konewki. Ale mi się to podoba. Jesteśmy dwoma księżniczkami. Co ty na to? Tylko teraz musimy jakoś stąd wyjść. Ale to jest relaksujące. No, tędy chyba jakoś, nie? Krystian! Co? Wow. No, nic się nie stało. Jestem... Oni się strzelają ze sobą. Dobra, oni się strzelają. Ola, walka! Nie trafiają w siebie z odległości pół metra! Co za chłopy! Jezu! Ola, on umiera. Szepnij go do wody. O nie. Dziękuję. Trafią się w końcu? Gratuluję, to twoja nagroda. Masz, Ola. Jezu, tu jest cimno. Mogę zrobić tego świecącą ramkę, super. Nice. Oh fuck. Wiesz co, chyba niżej nie zajdziemy. O-o. Need food. O-o. Mam coś dla ciebie, masz. Nic nie widzę, Ola. Już. Dobra, chodź, Ola, niżej zajdziemy, chodź, dawaj. Idziemy. Oh fuck! Fuck! O, przeżyłem. Easy. Ale twoje itemy chyba wybuchły. Super, Krystian. Przynajmniej część z nich, Olu. Spokojnie. Ja się stąd wydostanę i będziemy w stanie zrobić... Fuck. Będziemy w stanie zrobić wiele innych rzeczy. Ja dam sobie radę. Nie wiem co prawda totalnie gdzie idę, ale niech będzie. Moi drodzy,
wyprawa półudana, półnieudana. Odpowiedzcie sobie sami, czemu półudana, czemu półnieudana. Dalej nie będziemy eksplorować tej mapy, ponieważ nie ma to sensu. Ale obserwujcie po więcej odcinków z Konewką. Prawda, Konewka? Konewka umiera na oko. Śmierć.